Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystkie rzeczy były mu poddane, ale widzimy Jezusa. List do Hebrajczyków, 2 rozdział 8-9 wersetu. Te słowa jeszcze nie, które tu padają, jeszcze nie. Żyjemy w czasach panowania człowieka. Pokazał, co może osiągnąć w świecie polityki, handlu, edukacji, kultury, religii i literatury. Wokół widzimy panowanie człowieka nad ziemią przebiegające w taki sposób, że wielu może nawet powiedziałoby nam, że to jest wypełnienie nakazu Bożego, aby człowiek panował nad stworzeniem, o czym mówi na przykład Psalm 8. Czy to rzeczywiście spostrzegamy? Oceńmy człowieka jako władcę nad tym światem. Co uczynił? Czy odpowiada to życzeniom Boga? Oceńmy intelektualne osiągnięcia. Czy jego umysł doprowadził go do posłuszeństwa Bogu? Czy nie jest faktem, że mądrość człowieka, która powinna być światłem, coraz bardziej zamyka się na Boga? I tak w każdym aspekcie życia wielkość człowieka jest tylko pozorem panowania. Człowiek nie jest niczym innym, jak tylko zbankrutowanym, próżnym, bezpodstawnie pewnym siebie grzesznikiem. A jego panowanie nad stworzeniem jest tylko słabym urojeniem. Co pozostało z wiary pośród tych wszystkich ruin, pośród całej destrukcji i degradacji starego stworzenia? Wiara widzi Boże zaopatrzenie i mówi: jeszcze nie widzimy, aby wszystkie rzeczy były poddane Jemu. Jeszcze nie. Świat oczekuje wspaniałej ery pokoju i chwały dla człowieka, ale wiara mówi: jeszcze nie teraz. Jeszcze nie zaczęło się nowe przymierze. Nowe przymierze to jeszcze przyszłość. Nie ma jeszcze czasu na to. Bez względu na to, co może się wydarzyć pod rządami człowieka, wiara mówi: jeszcze nie teraz jest nowe przymierze. Jeszcze nie teraz. Nowe przymierze jeszcze nie teraz. A co mówi wiara, gdy jest pytana o człowieka i jego rządy? Widzimy Jezusa, widzimy Pana Jezusa Chrystusa, tego, który kiedyś przyjdzie na ziemię i ustanowi nowe przymierze. Pan Jezus Chrystus, On jest człowiekiem według Bożego serca. Pan Jezus Chrystus, On jest człowiekiem Bożych rad. Pan Jezus Chrystus, On jest Synem Człowieczym, który to tytuł przyjął na siebie, gdy był na ziemi. Prawdziwym człowiekiem jest Pan Jezus Chrystus, którym skupiają się wszystkie Boże cele i przez którego Bóg wypełni całą chwałę obejmującego wszelkie stworzenie panowania, o którym czytamy w 8 psalmie. Widzimy Jezusa.